prostu zalane, jest to wywalcowane, także to jest równy tej kila dzisiaj. To długa to jest? 10 km. 10. No, to od Sławnicy do Czerwonego Klasztoru. Do Czerwonego Klasztoru, albo można tutaj do Sumowiec Dłużnej, sobie można wypożyczyć rowery, przez tą płatkę przejechać z Najca do Czerwonego Klasztoru, no i dalej tą Dłużką aż do samej Szczawicy. Jest dużo takich ścieżek rowerowych, to jest właśnie ten należy do tej Velo Dunaju, więc ścieżki rowerowe zaczyna się Zakopanem, kończy się w Krasnowie też wszystko. Wokół Zapory, jeziora Czorstymskiego możecie sobie również objechać, też trasa prowadzi 44 km jest wokół jeziora. To niektórzy sobie ułatwiają, więc przepływają przez jezioro statkami, no i mówi, że objechał dookoła. Teraz kilka pytań z przyrody. Zobaczymy, jak się orientujecie. Jakich kamieni mam najwięcej?